Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój kanał o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przyjechałem do swojego jedynego ula, który mi pozostał po zimie, żeby zobaczyć, jak sobie radzi. Jak na pewno widzicie tu za mną, pszczoły latają jak szalone. Jesteśmy teraz w okresie pożytków. Co chwilę jakieś nowe kwiaty, nowe pożytki się pojawiają, więc pszczoły mają co robić. Za chwilę zobaczymy, co dzieje się w środku. Zapraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj te moje pszczółki będą spokojne, żebym mógł zrobić to, co sobie zaplanowałem. Ale jak to zwykle w przyrodzie bywa, pszczoły mogą mnie zaskoczyć, jak zwykle. Siedzą u samej góry, ale wątpię, żeby wszystkie korpusy były przez nie zapełnione. Wszystko jest już posklejane. No to ciekawe. Okay. Jest dzisiaj dosyć ciepło, ale mam na sobie kombinezon przewiewny, który kupiłem sobie w tamtym roku, ale nie miałem jeszcze okazji go założyć, więc przy okazji testuję też ten kombinezon. Patrzę, czy nie ma matki na pokrywie. Nic nie widzę. Dobrze. Jest w miarę spokój na razie. Pszczoły są zajęte sobą. Rameczka, która tutaj została wsadzona, ta zielona, jest to ramka na czerw trutniowy o większych tych komórkach. Nic na razie się tutaj na tej ramce nie dzieje. Może dlatego, że jest przesunięta ta ramka trochę. Może ją włożę jako kolejną, tutaj przesunę, ale to zrobię po wszystkim. No dobrze, sprawdźmy, co tutaj w tym ulu piszczy. Pięknie pachnie, pszczoły pakują nektar niesamowicie. Nadbudowują tutaj bardzo ładnie. Super sprawa. Przy okazji może trochę tego propolisu odcinam, żeby mi się ramki lepiej później wyciągały. Dobra. Szybciutko patrzymy dalej. Następne rameczki. Ta jest dosyć ciężka. Tutaj jest czerw odkryty. Dużo nektaru. Załadowane. Pięknie. Tutaj też, jak widzicie, nektar po bokach. W środku zalane nektarem jest wszystko. Są też na dole jajka. Bardzo piękna rameczka. Klasyczna wręcz, bym powiedział. Bardzo ładna. Tak. Spójrzmy, co się dzieje dalej. No, pożytku jest dużo. Pszczoły pakują. Tutaj pięknie to wygląda. Cała ramka czerwiu zakrytego. I z jednej strony, i z drugiej. Super. Za niedługo ten ul będzie pracował pełną parą. Już prawdopodobnie pracuje na wysokich obrotach. Więc Jestem bardzo zadowolony. Te moje włożki pracują tak, jak to na nie przystało. Tutaj jest czerw, nektarem zalany już środek, czyli można by powiedzieć, że pszczoły pakują sobie do gniazda ten nektar. Trzeba będzie im dostawić nadstaweczkę. Niech pakują dla pszczelarza troszeczkę tego miodu. Dużo młodych pszczół jest, są trutnie, widzę już, ale malutkie pszczółki są. Włochate, świeżo co wyszły. Także pięknie widać ich rozwój. Bardzo ładnie. Kolejna rameczka. Wciąż pozwalają mi to ramka po ramce obejrzeć. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tutaj również ramka z czerwiem. Pięknie. Po tej stronie jest to samo. Troszeczkę ramek jest, troszeczkę komóreczek tutaj już jest trutniowych. No jednak pakują. No muszą gdzieś pakować te trutnie. Chociaż tutaj widzę ich parę na ramkach. Ale to nie jest chyba jeszcze taki procent, jaki by ich powinien być. Tych moich chłopaków. No jak na razie nie widzę matki. Jeszcze jej tutaj nie spotkałem. Gdzieś prawdopodobnie się chowa w dolnym korpusie. Zakładam. Zobaczymy, co jest tutaj. Ok. Ta rameczka. Pyłek prawie na całej linii. Po bokach tylko nektar. Tutaj z kolei czerw. Zawalone całkowicie. Po brzegach jest pięknie włożony nektar. Bardzo ładnie. Przeglądam dosyć szybko, ale nie wiem. No mam nadzieję, że znajdę tą matkę tutaj. Żeby ją obejrzeć sobie. Ostatnia rameczka górnego korpusu. Być może będzie pusta po jednej stronie. Nie, jest tutaj całkiem dużo pyłku nasypane. Tutaj jest też pyłek i nektar. Bardzo ciężkie ramki. Pszczoły pakują jak szalone. Czyli to jest dla mnie znak, że tym pszczółkom nadstaweczka się przyda. Już. No myślę, że już najwyższa pora. Wciąż nie jestem pewien, jak to wygląda w sprawie tych pożytków w moich terenach tutaj, bo nie wiem, czy oglądający pamiętają, jeszcze w tamtym roku o tej porze nie miałem pszczół. Jeszcze ich nie miałem, więc to dopiero teraz rozpoznaję teren. No dobra, myślę, że włożę tą ramkę trutową tutaj. Trochę ją spryskam syropem na zachętę. Mam taki syropek z woda z miodem zmieszana z cukrem. Może to zachęci te pszczoły do robienia tej ramki, do odbudowywania. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Wkładamy ją tutaj. Ponieważ gniazdo jest bardzo przesunięte w moją lewą stronę, tutaj w tą stronę. Tu prawie nic się nie dzieje na tych ramkach. to tą trutową ramkę włożę jako raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmą, bo tu za nią niewiele jest, nektar jest tylko, tu za nią jest odbudowana ramka, ale też tam niewiele w niej się znajduje. No zobaczymy, może pszczoły odbudują tą rameczkę trutową. To tyle jeśli chodzi o górny korpus. Muszę je troszeczkę zepchnąć na dół i zobaczymy, co się dzieje w kolejnych korpusach na dole. Tutaj jest bardzo ładnie, pięknie, podoba mi się. Tak. No tu prawdopodobnie jest, no też tak marnie z tą odbudową. Nie wiem, może powinienem poprzeplatać te ramki troszeczkę. Oczywiście te, gdzie nie ma ich, nie ma czerwiu, tylko odbudowane z nieodbudowanymi. No tu jest nektar pakowany, ale jajek nie ma, czyli to taka ramka zapasowa. Te tutaj z tej strony również to są tylko ramki na magazyn. Chociaż ta z brzegu, zaraz zobaczymy, co tutaj w tej ramce z brzegu jest. Ona była odbudowana cała. Tutaj ładują nektar. Ładują nektar. Ciekawe. Z brzegu ładują nektar, a w środku ramka jest pusta, nieodbudowana. Dziwne. Może będę musiał wykonać ten trik z tym syropem. Popryskać trochę te puste rameczki. No hej. Denerwuje się tutaj ktoś, widzę. No biały wosk, czyli woszczarki pracują. Rameczka jest w budowie. Bardzo pięknie. To jest dobry znak. Dobry znak. Kolejna ramka. Aj, nie będę je. Jak trochę za bardzo ślamazarnie tu podchodzę, to się będą wkurzać zaraz. Czerw. Ramka z czerwiem. Właściwie cała. Po tej stronie czerw odkryty. Czerw wykluwający się. Jest jedna komóreczka rojowa, ale nic w niej nie ma. Pusta. Czyli zrobiona tak na wszelki wypadek. Mam nadzieję. No trudnie są. Widzę tu kilka sztuk. Chłopaki spacerują sobie po ramkach. Dobrze. Patrzymy dalej. Gdzie ta królowa jest? Nie widać. Tych komórek rojowych to one tutaj trochę robią. Co jest dosyć dziwne. No i interesujące zarazem. Może wchodzą już w okres rojowy. Co by chyba się zgadzało, biorąc pod uwagę kalendarz. Jest połowa maja. Chociaż u nas wiosna dosyć późno była. Tutaj widzę jajka na brzegach. No ale wciąż nie mogę spotkać tej królowej. Nie mogę jej spotkać. Tu też są jajka. Na samym dole ramki, prawdopodobnie trutowe. Tak myślę. No ale co? Jest mnóstwo zapasów naładowane i tyle. Mnóstwo pszczół się będzie wykluwać. Coraz więcej. Tu jest pyłek, cała ramka. A tu widzę, pszczoła ładuje coś do rojowej komórki. I jestem właśnie ciekaw, czy to przypadkiem nie jest tak, że jest tam larwa i jest karmiona. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest jedna komórka tutaj na dole i pszczoły wchodzą do niej. Muszę sprawdzić, czy jest coś w niej. No, odsuń się. Nie, chyba nie ma. Czyli tylko tak zaglądałem z ciekawości. Nie będę nic ruszał. Żadnych tam komórek nie będę ścinał. Jak sobie tam robią je, to widocznie mają ku temu powód, albo po prostu taka ich natura, że robią sobie komórki rojowe. No. Bez nerwów. Dajcie mi zobaczyć, co się dzieje tutaj. Ja wiem, że to czasem tak nie działa. Tutaj jest większość pyłku, ale jest młody czerw, bardzo młody i troszeczkę starszy. Bardzo ładnie. Ale przeglądam już drugi korpus i nie widzę królowej. Królowa matka gdzieś chowa się. Gdzieś się chowa. Na pewno jest, ale... bo widziałem wszystkie, przecież jajka są, larwy są. Tylko... no nie mogę jej tutaj spotkać. Zobaczymy ostatnią rameczkę. Tak. O. Okay. No tutaj jest pyłek i nektar w większości. Nie ma jajek. Są trutnie. Puste i grube, chodzą sobie. Królowej nie ma. Nie ma. Oho, jakiś nerw jest tutaj. Coś się denerwują. Denerwują się. Dobra. Zostawimy drugi korpus w spokoju. I tak jak w tamtym, również i w tym włożę jedną ramkę trutową, żeby pszczoły miały gdzie zakładać komórki dla trutni. Trochę ich tutaj może tym syropem uspokoję z lekka. Proszę bardzo. Proszę bardzo, częstujcie się. Nie wiem, czy dobrze robię z tą ramką, bo planowałem zakładać je jako trzecie, ale za trzecią ramką nic się nie dzieje praktycznie, więc pozostawię to tak, jak jest. Wciąż nie widzę chrząszczy. Prawdopodobnie pszczoły tak się tutaj rozmnożyły, że całkiem dobrze sobie dają radę z tymi chrząszczami, nie dopuszczając ich do gniazda. Tą rameczkę muszę przełożyć na dół. Tak. Ok. No dobra. No i zobaczymy, co jest w ostatnim korpusie. Matka wciąż gdzieś tam ukrywa się przede mną. Gdzieś mi wciąż ucieka. Więc bardzo wątpię, żebym ją spotkał tutaj w tym korpusie ostatnim, dolnym. Tutaj absolutnie odbudowa nie idzie. No wiadomo, pszczoły idą zawsze do góry. Więc jeśli tutaj nie będzie czerwiu, to może nawet wywalę ten korpus. Nic. Nic w ogóle. Dobra, patrzymy dalej. Aha. Nic nie ma. Nerwówka jest, widzę. Kto wie, może królowa jest tutaj w tym ostatnim korpusie, skoro one są takie energiczne tutaj. Tutaj pięknie ramka odbudowywana. Ta odbudowywana również. Pusto. Oprócz nektaru pusto. A jest tu jeden ten chrząszcz. Gdzieś mi się tu... O! Gnój. No. Tym razem ja dorwałem jednego. Trudnie, trudnie. Trudnie. Pszczoły wachlują, podając kierunek, czy nie wiem, cokolwiek. Sygnalizują sobie coś. Patrzymy dalej. No. Tutaj jakby czerw czuję. A jak? Czuję mnóstwo czerwiu. To jest ciekawe, że czerw jest na samym dole. Znaczy bardzo dużo jego jest na samym dole. Czyli co? Trochę się spóźniłem z nadstawką może. Albo, no nie mam pojęcia. Wygląda tak, jakby pszczoły ładowały sobie nektar do gniazda. To jest bardzo prawdopodobne. No ale chcę zobaczyć ramkę z jajkami, świeżymi jajkami. Jest tutaj troszeczkę tych jajek, widzę je na dole, ale to są prawdopodobnie trutowe. No, przesuńcie się. Tu jest rameczka przygotowana do złożenia jaj. Prawie cała, gotowa. Tu jest czerw, wygryza się i już jest świeży. Co do jajek, też są. Ha! No ciekawe. Gdzie jesteś? Królowo. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ale jest czerw. Jedziemy dalej. Szukamy. Szukamy jej dalej. Mam nadzieję, że znajdziemy. Tak. Tutaj również ramka przygotowana do złożenia jaj. Tutaj jest pyłek, nektar. Ale tej cwaniary królowej nie widzę. Nie widzę jej. Trudnie tylko są. Są trudnie, ale no, jeszcze dwie szanse. Dwie szanse, bo w ostatniej ramce to pewnie jej nie spotkam. Zobaczymy tu. Tutaj też pusta ramka z pyłkiem. Myślę, że też przygotowana jest do złożenia jajek. Tu jest cała ramka pyłku. No, już właściwie powoli tracę nadzieję, że znajdę tą królową. Bo jeszcze tylko dwie ramki w sumie zostały. I zawsze z tego rogu one są jakieś takie nerwowe. Mhm. No tutaj jest pyłek, tylko nie ma śladu, żeby tu były jakieś jajka. Tu jest czerw z kolei. Na brzegach jest też odkryty czerw. No ale cóż, królowej nie ma. Znaczy jest gdzieś, ale ja jej nie widzę. Więc na pewno gdzieś się schowała, tak, że jej nie mogę spotkać. No dobra. Ostatnia ramka i zamykam. Zobaczymy ostatnią rameczkę. Tu są jajka. To ciekawostka. Mhm. Tutaj jajek nie ma. Ale za to są po tej stronie. No, jajka są, ale królowej nie spotkałem. No trudno. Skoro nie chce mi się pokazać, jej sprawa. Tak. Zamykamy. Okej. Przesunę tylko wszystkie ramki tutaj w jedną stronę. Tak. Teraz co jest tutaj w tej ramce? Nektar. To tutaj włożę trutową pomiędzy trzecią jako czwartą ramkę. Włożymy tą trutową. No i dobra. Szafa gra. Zgonimy je trochę. No, dziewczyny, uciekajcie. Bo chcę tu zamknąć. Jest jeszcze jedna kwestia. Chcę założyć poławiaczkę do pyłku. Założę poławiaczkę i zobaczymy. Jest to poławiaczka zakładana na ul. Pasuje, więc będzie dobrze. Jedną ręką sobie średnio radzę. Okej. Troszkę się moje pszczoły zdezorientowały, ponieważ nie wiedzą, gdzie jest ich dom. Bo im go przesunąłem. Dobra, już wszystko wraca na swoje miejsce. Przesuńcie się. Ok. Tak. Gra. Tu jest wszystko ok. Tak. No, będą miały lekką zagwozdkę, co się dzieje. To będzie dosyć interesujący eksperyment. No i cóż, na górę nałożę odstawkę, żeby pszczoły nie ładowały miodu do gniazda, tylko do nadstawki. Użyję kraty odgrodowej, bo królowej nie znalazłem. Nie udało mi się zrobić odkładu z niej, chociaż już by się przydało. Ale skoro nie chciała mi się pokazać, no to trudno. Dobra. W nadstawkach żadna z ramek nie jest odbudowana, więc zobaczymy, jak to pójdzie im z tą odbudową. Czy się uda, czy się nie uda. Dlatego pryskam te ramki teraz też tym syropem. Może to zachęci je do odbudowy. To może je zasymulować mokre ramki po wywirowaniu, chociaż to niekoniecznie musi tak się dziać. Zobaczymy. Może się uda. W każdym razie nadstawkę muszę założyć, bo pszczoły ładują nektar praktycznie do całego gniazda, do wszystkich ramek, gdzie tylko popadnie, gdzie mogą to zrobić. Nie budują w poprzek, tak jak to one mają w zwyczaju, nigdy nie budują w poprzek, ale te ramki, które mają odbudowane, ładują w nie nektar, więc muszę im coś tutaj dać, żeby ładowały do nadstawki. No, tym syropkiem, jakim popryskałem tą ramkę trutową, już cała ramka z obydwu stron jest zajęta przez pszczoły. Zlizują nektar z tej ramki, ten syrop znaczy się, i może dzięki temu zainteresują się tą ramką. Zobaczymy, jak się eksperyment uda. No dobra. Proszę bardzo. Nadstaweczka. No właśnie. To są błędy, które się zawsze popełnia. Idzie najpierw krata. Co jak co, ale w nadstawce to bym nie chciał, żeby mi królowa składała jajka. O. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Ok. Jeszcze może trochę popryskam. Co mi zależy. Proszę bardzo. Niech mają. Ok. Zamykamy i kończymy. No i jak widzicie, pszczoły mają powiększony domek. Wstawiłem im nadstawkę, bo rzeczywiście pakowały nektar do gniazda, gdzie popadło, we wszystkie ramki. Więc mam nadzieję, że teraz będą ładować nektar do góry, do nadstawki. I włożyłem też na spód poławiaczkę do pyłku, którą niedawno kupiłem. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Jak na razie, jak widzicie, pszczoły są zdezorientowane, nie wiedzą, gdzie jest wejście, nie wiedzą, jak wejść do swojego domu, ale to minie. Dosłownie może za pół godziny będą wiedziały, gdzie jest przejście. Przechodząc przez kolejne siatki będą zostawiały dla mnie troszeczkę pyłku. Nie wiem, jaki jest procent, ile donoszą do ula, ile zostaje w szufladce, ale będę musiał tutaj codziennie przychodzić, no i mieć otwartą poławiaczkę tak gdzieś przez 2 dni, a potem muszę ją zamknąć, żeby pszczoły zbierały też nektar dla siebie. Nie udało mi się zrobić odkładu, ponieważ nie znalazłem królowej, ale to może przy następnej okazji, jak będę tutaj i ją znajdę, to coś z tym zrobimy. Jak na razie rodzina pszczela jest w bardzo dobrej kondycji, działa na wysokich obrotach, nosi nektar, no i rozwija się tak, jak powinna. Jak będzie dalej, czas pokaże. Ten mój strój, kombinezon z wentylacją, rewelacja. Jeśli ktoś może sobie coś takiego kupić, piękna sprawa. Pracuje się przy pszczołach nawet w upalne dni, bardzo komfortowo, nie pocze się, jest wszystko super. Pszczoły jak na razie mnie przez to nie kąsają, więc powinno być dobrze. Dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!